wouldn't it be nice living life like everything was a party? Only 18 years deep and now we're getting started. Hej, cześć, witajcie wy. Czym to jest Far Cry 3? Tylko że w Minecrafcie. Zapewne wiele osób czeka na premierę Far Cry'a 3 i może trochę osób też by chciało poznać, jak wygląda mapa. Ubisoft, ktoś tam z Ubisoftu odwzorował mapę z Far Cry'a 3 na Minecrafta. I ja chciałem wam ją dzisiaj pokazać. A więc pobierając całą paczkę, mamy texture pack oraz całą mapę. I tak, tu jest kapitan. Tu możemy sobie, ale tam ze statkiem mniejsza. Tylko tam jeszcze mieliśmy książkę jakąś. Gdzie ja byłem? Tu gdzieś byłem chyba. Dobra, mniejsza, gdzie ja byłem. Okej, i tutaj mamy całą wyspę, którą możemy zwiedzać, będziemy mogli zwiedzać w Far Cry 3. I tak po pierwsze, bardzo wam dziękuję za te 10 tysięcy widzów, które jest teraz na kanale. Nigdy bym nie przypuszczał, że będzie tyle na początku, gdy zaczynałem w ogóle jeszcze na innym koncie. To było, nie wiem, myślałem, że będzie 50 widzów, 100, potem jakoś było 500, 1000. Potem było 8 tysięcy, potem przeniosłem się na te konto, to nie myślałem, że w ogóle będzie 5 tysięcy, a było 5 tysięcy, potem było 8 i teraz jest 10. I nigdy bym nie przypuszczał, że w ogóle 10 tysięcy będzie, ale dobra, zajmijmy się zajmijmy się teraz tą mapą, bo 10 tysięcy to będzie specjal z kimś. Jeszcze zobaczycie z kimś i z czego. Tak, jest to mapa, która się nie ładują chunki. Dlaczego tu się chunki nie ładują? Tak, texture pack, no jest dosyć fajny, jak na taki Far Cry'owy klimat. Drzewa takie drzewiaste, palmy gdzieś są. I teraz tak, można dowiedzieć się, gdzie co będzie w Far Cry 3. Tam na górze gdzieś tam, jest zrobiona z półpłytek i z płotków taka paralotnia. Taką chyba, którą mieliśmy okazję zobaczyć również w Far Cry 3. Jeżeli dobrze pamiętam, też była na górze. Też była fajna. No, a to będzie głupia. Również są, nie wiem, przestrzanki mogą zobaczyć się, że... dlaczego to się tak nie ładuje? Że... Fuck! Okej, pewnie tu będzie można tam nie jest nic, wiadomo. Faktycznie. Będzie można zobaczyć coś tam. Tylko dlaczego coś tam to jest takie złe, to coś tam. Tak w ogóle słyszycie moją papużgę, która sobie ćwierci jak zawsze jak nagrywam, bo jak siedzę cicho, nic nie robię, to ona sobie też siedzi cicho, ale oczywiście ona chce zawsze w nagrania. O, tu mamy palmę taką. W sumie wszystko powinno odwzorowywać palmy, ale jakoś tego nie robić. Jabłko! Jest jabłko, można sobie zjeść. Gdzieś tam, obok wody jest zatopiony statek. A w ogóle może po prostu sobie zmieńmy, żeby to szybciej trwało. O, tak o. Okej. I tak, tutaj jest góra, gdzie będziemy mogli wchodzić i możemy nadal. Zobaczmy, co jest na szczycie. Mogłem sobie być fajną krań, by nie było takiego czerwonego. I tak, właśnie tu jest ta paralotnia. To wygląda, no tak, to jest taka paralotnia, wiadomo, z półpytek zrobiona. No, ale jest. I mamy tutaj następne coś, gdzie nie ma nic, nie można spać. Okej, lecimy dalej. Obniżmy, a tak, właśnie. Tu jest taka, nie wiem jak to nazwać, kopalnia. Kopalnia, którą możemy... A, bo tu jest. Którą możemy zwiedzić. Tutaj. Ja tutaj prawie wybuchnąłem. Patrzcie. Ja usłyszałem to.
I mówię, co to jest? I... Już, spokojnie, easy man. I tak, właśnie tak o to było. Teraz tutaj nic nie ma, przynajmniej nie wiem gdzie co jest, bo tutaj można się pogubić. Naprawdę. Ups, no what. No. Dobra, tak więc... Jest tu coś? Jest! Tam trzeba jakiś ten kod zrobić, żeby się w ogóle dostać do tego czegoś. Ale lecimy sobie na górę, żeby było, że jest w ogóle. Tak wiecie, fajnie. Papuga, cicho sieć. Gdzie jesteśmy? Wylądowaliśmy tutaj. Tutaj jest takie wyjście, okej. Następne co? O, następne góry, tak. Góry są epickie. Epickie. Takie jest. No, dawaj, leć. Epic man. Fajno, można nawet, nie wiem, serię fabularną zrobić z tego. Więc jak ktoś ma pomysł, czy coś, czy jakiś niepomysł, to też może zrobić. A mama mia. Kota zjadła mi żmija. Papugę lepiej. Nie mam kota. Tu jest coś? Ogólnie mapa. Tak. Nie będzie chyba taka duża jakoby w Far Cry 2. Bo tam była cała Afryka. Tutaj mamy wyspy. Które oczywiście w pierwszej części pojawiły się wyspy w Far Cry 1. No i fajnie to wyglądało. I jak na razie to miało chyba... Nie wiem, mi się Far Cry 1 chyba najbardziej podobał. Właśnie takie wyspy. Może właśnie trójka też mi się spodoba. Zamknij się przecież. Się spodoba, bo ten... Dobra, jestem. Chyba tak, nie? No, dziudziudziuda. Jesteśmy. Teraz mamy tutaj wioskę. Wioskę, którą będzie... natrafimy jak zwykle oczywiście. Cicho, papuga, bo cię zaraz nie wiem. Coś tam ci zrobię. Quipa! To jest Quipa? Pawner szkieletów. Tych. Creeperów, tak? Dobrze mówię. Dobra. Tutaj mamy wiosykę, na którą natrafimy w grze. I zobaczmy co ogólnie, jak to wygląda wszystko. Tak to wygląda, tak to... A, bo to kowadło. Nie, gdzie kowadło? To jest crafting. Może święty kowadło, ale żebym to walił. Zombie, szkielety i zombie mają odwzorowywać tych złych ludzi, co są w Far Cry 3 będą. I tak, lećmy tutaj dalej. Tutaj taka dżungla jest. Dżungla? Dżungiella nawet. Tak, dżungiella, którą możemy sobie spacerować. Tak, tutaj jest świątynia jakaś. Tutaj hołd jakieś odprawiają. Ale mniejsza. Lecimy tam zobaczyć, co to jest w ogóle. Tutaj coś tam, gdzieś tam, coś tam. Jest wioska! O nie, znowu coś. Fuck! Nie, fuck. Dobra. Ja bym już to spadł, jakbym był. I wy też na tym. Creative. Fuck, patrzcie co tu jest. Tego się nie da przejść normalnie na normalnym trybie. Gdybyś... fuck! Nie. O fuck! O nie. Gdzie jest droga teraz? Tu jest droga. Tu są cele. O! Cele! Mam w łapce. Okej, okay, no to były cele. Ale wydostańmy się w taki sposób. Taki najlepszy sposób. I lecimy dalej. Tu tam byliśmy. Tam jeszcze nie byliśmy dalej. Trzeba lecieć. Polecieć. Nadlecieć. Następne coś. Co my tu mamy? To jest coś dziwnego.
puszczone coś. Nie wiem, jakiś wiatrak. Jaki wiatrak? Nie wiem, jaki wiatrak. Mniejsza, cześć. I dom, telewizorek. Fajny telewizorek. A co to? Szafki czy WC? Dobra, mniejsza. Lecimy dalej. Dalej, tak. I co my tu mamy teraz? Dalej lecimy i nic nie ma, nic nie ma. Sama dżungiela. Fajnie tu się idzie w ogóle? Wow, wow, ale gęsto. Dobra, gęścimy, gęścimy, gęścimy. Co to jest? Ja tu byłem już? Nie no, jak mogłem tu być, jak tu nie byłem? Trzeba pod wodę patrzeć, bo tam jest... Zawsze coś ciekawego się znajdzie. Tutaj mamy domy. Hotel. Bar. No, taki barek, hotel. Tu nic raczej ciekawego nie będzie. To jest paliwo, stacja paliwowa. Benzynowa nawet. Paliwowa, omg. Sail, dobra. Trzeba pod wodę patrzeć. O, patrzcie, jakie jest fajnie. Bunkier, ja cię. Jaki bunkier, jaki bunkier. Nie, nie, zabiję to, no. Czołg. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Tu mamy gdzieś wejście nawet. Jakiś bunkier. No, nie jestem ciekaw. No tak, bunkier, bunkier, faktycznie bunkier. Chwila, przejadź! Już! Okej, tam jest... Czy tam jest początek? Trzeba właśnie... O tak. Mam nadzieję, że będzie taki 300 woda fajna, przezroczysta, bo ja lubię takie fajne, przezroczyste wody, takie czyste. W grach tak fajnie się potem pływa, 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 pływa! Okej. O, zniszczyłem cię. I co teraz, powiesz mi? Tutaj mamy coś tam, tu coś tam. Rzeka, tak, to jest rzeka. Na którą coś tam, coś tam. Auć. Auć. Ja chcę ten statek, gdzie jest ten statek teraz, no? Nikt mi nie powie. Bo co, bo ja to jestem... Co to mamy? Dźwig. A tak, tu byłem, ale... Przed nagraniem dźwig, tu jest jakiś taki magazyn, można powiedzieć, jakieś tory, coś takiego, tutaj jest. Lecimy dalej, lecimy dalej. O, jaka, ale plaża, owca na plaży, tak, to ja lubię. Okej. Patrz, tam jest mała wysepka. No i cóż, ta mapa jest dosyć duża. Tam jest jeszcze coś, tam jest jeszcze coś. Tam jest jeszcze coś. Cóż, jest ta mapa, czekajcie. Ta mapa jest dosyć duża. I całe zwiedzanie jej by zajęło naprawdę dużo, dosyć dużo czasu. Na które przesłanie net by mi nie pozwolił. No to słaby. O, mapa jest. No fajnie. Jeszcze będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy. I mapa jest... W sumie gdzieś taka o. Taka o. Czyli może nawet... No dosyć duża. Tam dalej to już jest... coś, nie wiem co. Nawet. Ale poznaliśmy takie... Większe zakątki. No i ogólnie to na tyle. Z tego takiego małego przeglądu, mniejszego czy większego, a więc jeżeli się podobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę i zostawić po sobie jakiegoś komentarza. Na serio, bardzo tak motywuje. No i to na tyle, dzięki za oglądanie jeszcze raz. Oj tako. I cóż, na ranie. Taki piękny, słoneczny, nie wiem, poranek. No, wieczór już prawie, ale dobra, dzięki, nara.